Także, proszę Państwa, stare kościoły warszawskie, klasztory, bo Warszawa jest taka klasztorna. Państwo, zobaczą. Tu jest ten klasztor na tamce u zakonnicy katolickiej, która mówi: dzień dobry i do widzenia. No taka jest Warszawa, nawet ostatnio to jej wcale nie było, proszę Państwa. Tutaj się niektórzy chcieli porządzić. Mamy tutaj Okulnik 2, wyższą szkołę muzyczną. Jesteśmy w Warszawie nad Wisłą. W Warszawie. Stare to wszystko, chociaż niekoniecznie akurat akademia. Proszę Państwa, tu jest stare wszystko. Stary mur, stare dzieje, stare knieje, stare, stare. Ameryka nie ma 300 lat, a tu Państwo zobaczą, jakie tu przejścia były podziemne. Tu jakieś przejście było. No. W Anglo-Ameryce Białystok, to my jako dzieci to wszystko dawno już obeszliśmy, bo Ameryka nie ma, proszę Państwa, nawet 300 lat, jest młoda. Nie ma co. A tu, o, widać pałac kultury Stalina i Lenina. System ateistyczny i nie ma wiary. Jeszcze w Ameryce, Państwo zobaczą, bardzo dużo ludzi wierzących jest. Radio Maryja, nocny program, od drugiej w nocy zawsze nadaje z Ameryki. Tam sporo ludzi wierzących. A tu, Państwo zobaczą, stare wszystko. No i oczywiście, że rządzi stary diabeł, który jest profesorem 6000, nauczył się kręcić, oszukiwać i jak włączy się, proszę Państwa, Tok FM, to ma się wrażenie, że tam ten diabeł siedzi i podkopują i prezydenta, i podkopują. I cały czas i nauczyli się szczekać po polsku Żydki i tak szczekają sobie. A że to to nie, a że to szydło trzeba już wywalić, a że... No wiecie Państwo, co kupa śmiechu, tak samo jak król Saul kiedyś, ale to Biblię trzeba czytać. Tak mu się ten król Dawid nie podobał, ale Jahwe sobie upodobał, proszę Państwa, Dawida. Dobry był, dobry człowiek, tańczył, nawet radował się w imieniu Jahwe, była tylko teokracja, a teraz to nawet już i Jahwe nie ma. I wtedy Saul dzidą cisnął w Dawida, no bo był zgorszony, że ten w takt muzyki tańczy. No to tańczyć trzeba, no to Bóg to nie jest średniowiecze, Bóg to nie jest klasztor, Bóg to nie jest brewiarz, Bóg to nie jest książeczka do nabożeństwa. No nie udało się zabić, ale potem Dawid zginął, proszę Państwa. Także Saul poszedł nawet do wróżki, a też Żydom nie wolno było. I ta wróżka z Endor powiedziała: ty jesteś Saul, ty jesteś Saul, wam nie wolno. No i ona jako wróżka rozpoznała, że to Saul, czyli wróżka potrafi przewidzieć. Także proszę tam nie wydzwaniać do Radia Z, do tych różnych toczek fałszywych, gdzie te wróżki na odległość przez telefon nawet wróżą. A ty nie wiedziałaś, że człowiekowi nie wolno wróżyć? Nie wiedziałaś? Trzeba wiedzieć. No, ostatnio mamy tu program, proszę Państwa, i proszę oglądać, na temat duszy nieśmiertelnej, która nie istnieje, jak również piekła, którego nie ma, a to były średniowieczne strachy. No lochy, no lochy. No i tutaj wszystko jest stare, ponieważ ma 2000 lat, więcej lat. To znaczy, że tu nie jest Ameryka. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych, nie ma świadków Jehowy.